O, mordo, dawaj. Paka, paka ogromna. Wyciągaj ją, morda. Xbox. Classic. Tak jest, zamykamy. Dobra, z fartem. Do 18, pa. Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Zakupiłem, udało mi się wyrwać, słuchajcie, Xboxa klasycznego w dobrym stanie. Gościu zapewniał, że jest stan bardzo dobry, więc jak jest bardzo dobry, to dla mnie będzie dobry i pewnie będę zadowolony. Cena 500 zł, słuchajcie, już z kosztami przesyłki, tak więc spodziewam się Xboxa klasycznego w dobrym stanie, w pudełku oraz z instrukcjami. No i przede wszystkim nie chciałbym, żeby był przerobiony, bo takich to już mam dużo przerobionych Xboxów, więc chciałem mieć taki jeden oryginalny z oryginalnym systemem, tak więc jedziemy, rozpakujemy tego potwora dużego. Dobra. Ciężka jest, no bo w sumie Xbox no w szóstej generacji to był konsolą największą, no i też najwięcej ważył, bo 4 kg. Jest, kochani, jest pudło, nasze oryginalne, jest Xbox. Proszę bardzo. Super. No i dobra, Video Game System, Xbox, pudełeczko czarne jest, tam u góry pewnie nie widać, no nie widać, jest od krystala, więc fajnie się wkomponuje jedno z drugim. Delikatnie, bo tutaj się to kupy nie trzyma zbytnio. Wyjmujemy te niepotrzebne trociny w tym momencie. Kabel zasilający jest, ósemeczka. No, styropian jest, ale sklejany, słuchajcie, na taśmę. Można to troszkę lepiej zrobić. Akurat można śmiało przykleić kropelką. Fajnie się ściśnie ten plastik i ten styropian będzie sztywny. No ale będzie trzeba na niego tak czy siak uważać. Kolejno zawiniątko, w którym znajdziemy kabel cincze do obrazu, żeby uzyskać jakość 480p na takim kabelku, a sama konsola nawet 1080i w grach NTSC, ale no nielicznych, ale śmigały też takie co 720 spokojnie miały. Kolejny tutaj chyba za kontroler złapałem i wyłania się nam, słuchajcie, w bardzo dobrym stanie, gdyby troszkę nie ten grzybek był jakiś taki szarszy, chociaż nie, to jest brud. Tak to w bardzo dobrym stanie Duke Balon, najbrzydszy kontroler szóstej generacji, jak i zarówno największy na tamtym moment. No i jest rzeczywiście olbrzymi, tak, tutaj mieliśmy mimo to, że konsola ma wbudowany dysk twardy 3,5-calowy 8 GB, no to też mogliśmy sobie gry zapisywać na karcie pamięci. O, mam tu przy drugim balonie karta pamięci czarna, podobna jak do Dreamcasta, bo też na takiej zasadzie od kontrolera możemy sobie wsadzić. Tak więc jest drugi do kolekcji Duke Balon. Zwał jak zwał, no w Polsce bardziej się mówiło balon na niego, no bo wiadomo. I co? Komplet instrukcji, słuchajcie, no jest jakaś instrukcja. Dobrze, może być, to jest wkładka od tej, tak naprawdę jest tutaj manual jest, słuchajcie, tak więc spoko. Jakaś instrukcja jest, tutaj też mamy książeczkę, tak naprawdę z jakimś supportem.
Proszę bardzo. Kolejne jakieś mamy ulotkę, a tu nie jest ulotka, to jest akurat instrukcja od gierki. Tu mamy już coś ciekawszego. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, myślałem, że to jest plakacik. Na zasadzie jak to Nintendo fajne plakaciki nam wydaje. Ale tu mamy broszurkę, ulotkę z rozkładówka z gierkami na Xboxa. Jak i po drugiej stronie widzę Halo. Spoczko. Pożądane są też takie instrukcje, w szczególności tak dosyć starych sprzętów, prawda? Sprzed 20 lat. Dalej mamy też do Official UK Xbox Magazine. Reklamówka oficjalnego magazynu Xboxa, jaki było u PlayStation, u nas taki też na przykład w UK był też do Xboxa dedykowany. No i też mamy Sega GT 2002. Płytkę na Xboxa, ale akurat płytka jest walnięta, więc pewnie gierka nie będzie śmigała, jest to złamana płyta, jak nie wiem czy jest to zauważalne tutaj z boku, dokładnie tu w tym miejscu, więc no taka tylko ciekawostka, ale płyty nie było w opisie, więc się na niej nie koncentrowałem. I wyjmujemy tego drzema. A, on jest w tę stronę spakowany. I proszę bardzo. Jest Xboxik. Ładny, czarna konsola. No, może z tą ładnością, no to bym polemizował, bo nie każdemu może się podobać, o gustach się nie dyskutuje. Dla niektórych brzydka konsola, dla mnie, jak mam być szczery, mi się ona podobała cały czas, odkąd ją zobaczyłem. No, robiła na pewno wrażenie, wow, jaka ona jest duża. Oczywiście, że jest duża, bo przy PlayStation Slimce, czy przy PlayStation nawet Fat, jest to duża i przede wszystkim ciężka konsola. Wymiary tej konsoli to jest szerokości, słuchajcie, po całości ma 32 cm, 26 cm ma długość, ten bok i 10 cm jest wysokość konsoli, no i 4 kg waży. No i dobrze, słuchajcie, zaraz przejdziemy do Xboxa. Chciałbym to wszystko jednym torem równym zrobić. No jest tam wkładka, tak, też wkładka jest porwana na dwa razy. Pudło oceniam, no niestety byłaby czwórka, gdyby nie tył. Ale wprawdzie tył, no to jak standardowo, niestety w tych pudłach ten tył nam dosyć odpada. Ale tutaj konstrukcja trzyma się, jeszcze z tego kartonu będą kartony. Tak więc to nie jest źle, bo grunt, że nie jest porwany, nie ma jakiegoś dużego wgniecenia, ale oceniam go na trójkę, słuchajcie. No bo jak się go złoży, no to jest. Ale no tutaj niestety porwany ten róg, ale fajny zielony karton czarny. Grunt, że tutaj na przodzie jest nic nam mi nie porwane. Szkoda jedynie, że tą nalepkę mam, powiem wam szczerze, ale no niestety tak przyklejali. Nie, teraz odklejać to, no to głupota, bo może ślad zostać, ale tak to by się pięknie prezentowało. Czarne pudło, prawda, z Xboxem prezentującym się, z fajnym logiem, no i tutaj też na przodzie jak najbardziej. No ciekawostka, słuchajcie, bo konsola oprócz tego, że posiada swój dysk pierwszy, jest to pierwsza konsola z dyskiem twardym 3,5-calowym 8 GB, no to jeszcze tak z ciekawostek, napęd jest DVD, tak więc fajnie, że nie poszedł ani drogą Dreamcasta, gdzie Dreamcast miał swój opatentowany patent GD-ROMy, no i też nie poszedł w micro DVD, jak to zrobiło Nintendo, tylko no zobaczyli, że jednak sprzedaż PlayStation to też dużo, dużo dało słowo DVD, napęd, prawda? Więc 153 miliony sprzedanych konsol PlayStation 2 do Xboxa, który osiągnął tak naprawdę drugie miejsce, ale w sprzedaży 24 milionów konsol, co dało im drugie miejsce. Później był GameCube, był w 21 milionach i w 10,6 milionach był Dreamcast. Tak więc, no, słuchajcie, Microsoft oszacowywał, że chce sprzedać
50 milionów sztuk Xboxa. No, osiągnęli to tylko albo aż drugie miejsce, klasyfikując Dreamcasta chociażby o 2 razy, no to sprzedaż, słuchajcie, Xbox zastąpił po prostu Sega, która no niestety dała pierwszą, 6. generację, ale no niestety na różne aspekty, w tym też związane wcześniej z podejściami do Sega Saturn, no ciężko tam było, no i niestety konsola, firma przestała produkować hardware. Skoncentrowali się jedynie na software'ze, ale to o tym sobie też pogadamy. Słuchajcie, no konsola miała być w stanie bardzo dobrym, ale ona jest dla mnie w stanie dobrym. Nawet nie dobrym, bym powiedział 3 na 6. Niestety zasmuciła mnie na czole tutaj ta rysa oraz tutaj te odrapania. No i taki pobrudzony plastik, ale to są tak jakby chyba przebarwienia, które niestety już mi nie zejdą. Oczywiście spróbuję to zrobić, no ale cóż, ja jakoś, no trudno, mówi się trudno. Grunt, że jest już boksik i mam już srebrną konsolę, czy srebrną, przezroczystą, białą, krystal. No i teraz też z pudłem wjechał czarnucha. No, mam nadzieję, że mogę to domyć. Grunt, że logo nie jest zbytnio porysowane, Xbox ładnie się nam tu prezentuje. Jeszcze raz zobaczcie konsolę z przodu, zobaczcie sobie konsolę z boczku, jak się to prezentuje. No, ciężka jest, tak więc 4 kilo swoje waży. Z tyłu mamy wejście internetowe chociażby, prawda? Tutaj mamy, konsola bazuje na jądrze Windowsa 2000, dokładnie tak, 2000, bo tutaj tak naprawdę w tej konsoli to drzemie, słuchajcie, Pentium 3, 733 MHz, dysk twardy 3,5 calowy, to już wspominałem, format pliku FAT-X, bodajże, jak dobrze pamiętam, więc to wszystko bazowało na FAT32 tak naprawdę. Rozdzielczość na wyjściu od 480p do 1080 i nawet w grach NTSC. No i co? No i fajnie, no cieszę się. Konsolka mi się podoba. Zaraz uruchomimy. Xboxik jak Xboxik. Już miałem nieraz do czynienia z Xboxami. No tutaj patrzę, że tył jest fajny, on jest zadbany, brudny nie jest, wentylator, więc konsola jest czysta. Zobaczymy, jak konsola się miewa z podajnikiem płyt, bo często się niestety w klasycznych Xboxach podajnik nam pierdzielił. Połykał tą płytę, a czy połykał, nie chciał wyjść i tak dalej. Są patenty na YouTubie, pokazują, jak wyjąć tutaj, prawda, zresetować, żeby ten podajnik był. Niektórzy próbują widelcem, czasem drugi noża włoży, bo wystarczy, że ta klapka się, ona tam blokuje po prostu. No ale są takie niuanse, no. Więc podłączmy, zobaczmy, jak konsolka nam śmiga, odpalimy, jak sobie jakąś gierkę, zobaczymy. No i dobra, moi kochani, podłączyłem Xboxa oczywiście na wszystkich komponentach, które dostałem od sprzedawcy, czyli podłączyłem kabel Cinch oraz podłączyłem kabel zasilający ósemeczka, no i od razu kontroler jest w stanie, no bardzo dobrym bym powiedział, teraz te kontrolery śmigają po 150 zł nawet, no już będą 2 w kolekcji, jest przełączony na tryb, podłączyłem to Cinchem, więc spodziewam się obrazu 4x3, tutaj zawsze się dosyć myliłem, słuchajcie, ten duży przycisk jest od podajnika na napęd, prawda, na płyty, no i poniżej znajduje się power, wciskamy, zobaczymy moc, Pentium 3, 733 MHz, 64 MB pamięci RAM, Nvidia GeForce 3, 233 MHz, kochani. No, 2 razy potężniejsza konsola od PlayStation, przekładało się chociażby to w takich grach jak Splinter Cell, ale o konsoli Xboxa też zrobimy sobie oddzielny materiał, taką całą historię, podsumowanie konsoli Xbox klasycznego w 6. generacji. Omówimy sobie to z chłopakami. No tak więc przywitał nas menu, jak najbardziej. Możemy sobie wejść w kartę pamięci.
Oczywiście mogliśmy zapisywać też stany gry na dysk twardy, jak i na kartę pamięci, którą już pokazywałem, którą sobie wkładamy od kontrolera. Wchodzimy sobie music, bo możemy sobie wrzucać płyty audio, jak i nawet ripować, słuchajcie, co jest bardzo fajnie. Zapisuje się nam to w formacie MP3. No i Xbox Live, który był u nas dostępny dopiero od Xboxa 360. Jak dobrze pamiętam, Xboxa Live'a wyłączyli w 2005 roku dokładnie. Gdzieś w maju. No i w opcjach możemy sobie zmienić zegarek, czyli czas, język, audio. No tutaj audio to będzie mono, stereo, prawda? Dolby Surround. Wideo, no to video możemy sobie ustawić, słuchajcie, jaką rozdzielczość, ale no nie złapie mi kabel niestety, bo on tylko daje nam taki sygnał, jaki jest. Musiałbym to wymusić za pośrednictwem telewizora, ale bym tego nie chciał, słuchajcie. 60 Hz pokazuje mi telewizorek. Włączmy sobie gierkę, przygotowałem sobie, nie wiem, Halo 2, bardzo proszę. Najpopularniejsza gra, w 8 milionach się sprzedała, na to właśnie cudo. Pudełka fajne, sztywne, mocne, twarde te pudełka były. Nie oszczędzali na plastiku gdzieś po bokach. Jest instrukcja, co jest dosyć fajne, prawda? No, jest to wszystko namacalne. Wszystko można powąchać, jak i też powącham Xboxa. No, ładny zapach wydala z siebie, nie czuć żadnych papierosów, więc w dobrych warunkach był przetrzymywany. Więc fajnie, odpalmy sobie w takim razie, zobaczymy, jak napęd się nam zachowuje. Widać, że podajnik przyjmuje elegancko płytę. Teraz napęd nasłuchuje się jak najbardziej, wczytuje sobie elegancko, ładnie płytę. Rzeźbi elegancko Xbox Microsoft się nam pojawiło. Microsoft Game Studios. Weźmiemy sobie głośniej, ale mam tak, że robi się jakieś zwarcie i przerzuca mi się też obraz, ale nie będę już tego naprawiał. Ale nadal jest cicho. No niestety, z poziomu pilota musiałbym to zmieniać, a teraz go nie mam pod ręką. Schowałem ze wszystkimi pilotami. No i jest Halo 2, press start. No i co, jedziemy. Tutaj przyciski start i back są usytuowane na środku. Done. Campaign. Nowa. Nie ma teraz znaczenia. Odpalamy, zobaczymy. Zobaczymy, jak napęd czyta w cutscenkach, filmikach, przerywnikach. Jednak trochę za głośno. O, udało się ściszyć. I wczytuje nam gierkę. No i zaczynamy filmikiem. Tak jak mówię, nie będę go przewijał. Zobaczę, jak będzie mi się on tutaj płynnie leciał. To jeszcze były te czasy, gdzie gra nie zapisywała się nam na dysk twardy, nawet po części, więc wszystko jest doczytywane z napędu, więc jeżeli napęd jest na wyginięciu, na wymarciu, słuchajcie, no to byłoby widać to w szczególności po filmikach w grach. Czy to w PlayStation, czy to w Xboxie, czy w innej grze, w innej konsoli, która ma napęd. Ale widzę, że tu jest elegancko, ładnie, płynnie. Czysty obraz. Bez żadnych zacięć. No, zrywało to na tamte czasy, słuchajcie. Dobra. I z powrotem na dół. Teraz będzie lewica i prawica. Move around a little, get a feel
Dobra, już jestem ready. No i chodzimy sobie po pokładzie. Wygląda to naprawdę ładnie. Naprawdę to ładnie robiło. 90, słuchajcie, gier ekskluzywnych wyszło na tą konsolę. No wiadomo, tych ekskluzywnych, takich topowych, no to można wyliczyć na jednej ręki jednej ręki dłoni. No ale Halosy, prawda, Forza, no to Doom chociażby, trójka, który się pojawił, a był mocny pod względem wymagań, słuchajcie, no żadna konsola by nie dała radę, a Xbox dwa razy mocniejszy od Playaka, no to jednak pociągnął, prawda, tego Dooma i też ładnie się ten Doom prezentuje. Włączymy sobie zaraz Dooma, zobaczymy, wsadzimy jeszcze sobie któreś z GTA i zobaczymy, jak to nam to śmiga. W steelbooku takim, no metal case. O, też porządne wydanie, jest książeczka, gruba, limited edition, Doom trójeczka. Wkładamy, proszę bardzo. I zaraz będziemy sobie gierczyć. Ładny, dobry, sztywny obraz, bez żadnych problemów. Wyraźny jest, słuchajcie, nawet na cinczach. No i ta wejściówka w Q3, ojej, w Q3, no ona też się pojawiła w Q3, no ale przede wszystkim też i w Doom 3 była super. ID Software. Carmack zrobił nam dobrego shootera, FPS-ika w mrocznych klimatach w kosmosie. Zupełnie troszkę odbieg od stylu samego Dooma, już dopiero Doom 2016 nawiązuje do tych klasycznych Doomów, a Doom trójka, no odbieg troszkę bardziej fabuła, bardziej się poważniejszy stał, z większą, ciekawszą fabułą, można powiedzieć, nabrał się filmowości, jakby to powiedzieć. No i fajny z tego tam horrorek wyszedł, są takie sceny, że można się naprawdę zlęknąć, przestraszyć. W szczególności, że tutaj na zmianę albo mamy broń, albo mamy latarkę. Dopiero w BF, w którymś tam Doomie, w dodatku, zadebiutowała możliwość Big Fucking Gun chyba edycji, BFG edycji, możliwość już w wersji HD, jak mamy to, możemy ograć na PlayStation 3 albo na Xboxie 360 i już mamy możliwość zmiany równocześnie i latarka, i broń. No tutaj też ten filmik dobrze wygląda. No przede wszystkim, słuchajcie, posiadacze Xboxa mieli najbardziej odzwierciedlone gry, które debiutowały na PC-ta, prawda? Taki Splinter Cell musiał być zmieniany pod cały styl graficzny, uproszczenia. Dostał brzydszą szatę graficzną, mniej szczegółów, rozdzielczość też nie muszę wspominać. A prawda, wersja GameCube'owa oraz PlayStation dostało właśnie, no niestety, taki downgrade w postaci tej gry. No ale no cóż zrobić, tak? Xbox tutaj pokazał tą moc. On z założenia miał być mocniejszą konsolą od PlayStation, no to jak już zakładali, że ma być mocniejsza, i też się taka stała, tak? Wszystko na razie bez problemu, ładnie się nam wczytuje za pierwszym razem, nie mam żadnego problemu, loadingi nawet dosyć szybkie są. No i to wszystko idzie z czytnika DVD. No i jesteśmy. Dooma ostatnio niedawno ogrywałem, słuchajcie, na Nintendo Switch sobie ogrywam do snu. Odpalam. Powiem wam szczerze, nadal to się ładnie prezentuje. No w końcu to jest Pentium 3 733 MHz. Robiło to wrażenie, słuchajcie, już te gry od Pentium Celeronów od 366 Hz to już nabrały takiej ładnej grafiki. Dobrze, wszystko ładnie płynie, tutaj nam śmiga. Witamy na Marsie, szybkie
to set up your quarters. Kaczenki. There's a few things we need to take care of first. This is your personal data assistant. You'll need this to access all secure areas. If you get clearance for any security zones, it'll download directly. It's important. So don't lose. Rzuca się tutaj rozdzielczość wysoka, jak patrząc na szóstą generację. No robiło to wrażenie. It's just that way. Follow the signs. Mars City is a smoke-free facility. Please smoke only in designated areas. Thank you for your cooperation. No super, panie się to prezentuje. Przerzućmy jeszcze jedną grę, sprawdźmy. Rockstar. To jest fajne. Vice City. Lata 80, jak widzimy. Nawet muzyka to nam zapowiada. Moglibyśmy dostać pełnoprawną jakąś grę wzorowaną na Vice City, albo po prostu niech zrobią nowe Vice City, kurczę. Była zajaweczka. Bird City, 86 rok. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town. Okay? We've been talking about expanding down south, right? Przewidniemy sobie filmik. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. No i elegancko. Kamera jakaś tak na sztywno się trzyma. Dobra, wsiądźmy do samochodu. I od razu Michael Jackson. No fajniutko. Ile czasu bym nie grał w GTA, to jak się włączy, to szybko się wszystko przypomina. No i tak. Więc jestem zadowolony z zakupu. Fajnie udało się zdobyć Xboxika. Kolejnego do kolekcji. Lubię konsolki. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.